Chcę przeczytać Wam Planetę Dobrych Myśli Beaty Pawlikowskiej dla dzieci od lat 7 aż do 100. Jak myślisz, skąd biorą się mistrzowie i zdobywcy nagród? Czy myślisz, że mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów rodzi się z wielkimi mięśniami? A czy może zwycięzca konkursu muzycznego dostaje od wróżki gotową umiejętność grania na instrumencie? A czy myślisz, że laureat Nagrody Nobla przyszedł raz do laboratorium i od razu wymyślił swoje genialne odkrycia? Jasne, że nie. Naukowiec, który dzisiaj otrzymał Nagrodę Nobla, olimpijczyk, który właśnie zdobył złoty medal, wirtuoz, który wygrał konkurs talentów, spędził wcześniej wiele godzin, wiele dni, wiele lat na trenowaniu swojej umiejętności. Codziennie przez kilka godzin ćwiczyli to, do czego czuli pasję. Na parkiecie, w laboratorium, przy instrumencie. Bez oglądania się na to, co robią inni, bez porównywania się, bez liczenia na szybki zysk. Po prostu ćwiczyli, 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 żeby stać się mistrzami w swojej dziedzinie. Dlatego dzisiaj dostają medale i nagrody. Jeśli też chcesz być zwycięzcą, zacznij od treningu. Medal i zwycięstwo przyjdą wtedy, kiedy będziesz na to gotowy. Nominuję do czytania Ryszarda Kujawskiego i Zofię Szmelter.